Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 4.0. Gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Zaczynałem z rankingu 500. Będę starał się komentować te ruchy dokładnie. Dziękuję Wam za ankietę, która też rośnie, bo te ankiety będą różne. Będzie ich wiele. Sugerujecie tutaj, jaki grać debiut, więc na początek będę grał białymi E4. Zapraszam serdecznie do speedruna, do analiz i komentowania danych posunięć. Odpalam, szukam przeciwnika. I za moment pewnie się to uda i jedziemy. Tym razem kolor czarny, przeciwnik ma ranking 610, no i jedziemy. Czekamy na posunięcie. Ideą oczywiście speedruna jest to, żeby tłumaczyć posunięcia. No dobrze, po E4 myślę, że ktoś mówił zagrać obronę pirca, to pamiętam. Zagrajmy sobie obronę pirca, niech będzie posunięcie D6. Tutaj oczywiście jest i Sycyl możliwy, i Karokan, wiele możliwości. Goniec C4, no to jest częsty ruch właśnie, który zauważam wśród ludzi, którzy grają na tym poziomie. Skoczek F6 już nie daje możliwości dania szewca. Hetman F3 oczywiście też nie działa, ale ciekawe, czy przeciwnik zagra Hetman F3 tak z miejsca, czy już postanowi grać inaczej. No właśnie, zobaczcie, zgadłem. Hetman F3, który nie daje kompletnie nic. No i myślę, że zagranie skoczkiem na C6 będzie ok, dlatego że skoczek może wejść tu i chce zbić gońca. Może być to prosty plan. Oczywiście dobrym planem jest zagranie też C5 i skoczkiem tutaj. Jeżeli grałbym tutaj z zawodnikiem jakimś takim 2200, no to może tak bym zagrał. Aczkolwiek ten ruch skoczek C6 jest jak najbardziej też w porządku. No, bo tutaj grozi takie zagranie, raczej mi się to uda. Jest C3, przeciwnik nie pozwala zagrać tu. Ja myślę, że zdrowym podejściem jest zagranie jednak skoczkiem na E5, chociaż biorę pod uwagę również wyprowadzenie gońca, tylko to jest na chwilę zaatakowanie hetmana. Ten hetman ucieknie tutaj i nic więcej się nie może wydarzyć, więc gram skoczkiem, atakuję hetmana. Jeżeli przeciwnik dostrzeże hetman na E2, to gratulacje, no bo na tym poziomie jest to raczej rzadki widok, że przeciwnicy zauważają, że coś im grozi i tutaj jest obrona, ale mam nadzieję, że tak zagra przeciwnik. Ale strzelam, że może zagrać na przykład tutaj. To jest tylko moje przypuszczenie. No bo jak już zagrał hetmanem na F3, no to wiadomo, że ten plan się nie uda i pewnie teraz szuka miejsca dla swojego hetmana. Ciekawe, czy w ogóle tak może zagrać. No ale wiadomo, na tym poziomie bardzo ważne jest to, żeby zauważać taktykę. No właśnie, i przeciwnik nie dostrzegł tego, że traci gońca, więc tego gońca zbieramy bardzo szybko. Ok. Bijemy tutaj skoczkę oczywiście, skoczkiem gońca. No jest figura więcej, no przy figurze więcej jak się należy zachowywać? Oczywiście należy zachować spokój, wszelkie emocje odstawić. To jest najlepszy sposób na dalszą kontynuację gry, bo możemy się podpalić i mamy, o, figura więcej, zaraz wygrywamy, jest świetnie. No tak, to bardzo może emocji dużo wskrzesić w nas. Ale no, nad tym trzeba oczywiście pracować, to się łatwo zawsze mówi, ale warto. Przede wszystkim w takich sytuacjach z czysto szachowego podejścia należy starać się też figury na przykład cofnąć, ustabilizować, ale teraz dostrzegam jedną możliwą rzecz. Oczywiście ruch E5 jest świetny, no bo z tempem cały czas tego hetmana tutaj gonimy, ale jeżeli zagram tu, to praktycznie chyba wejdę na widełki. Tak mi się wydaje, że uda mi się to zrobić. Bo przeciwnik już teraz widzi, że zagrałem sobie skoczkiem i nic mu teoretycznie nie grożę. Oczywiście grożę znowu widełki na D3. No zakładam, że on może wyjść skoczkiem albo zagrać, no właśnie, coś w tym stylu. Czyli jednak widełek przeciwnik nie dostrzegł. Na tym poziomie zobaczcie, że taktyka w postaci widełek działa bardzo dobrze. I można ją tutaj próbować stosować. Oczywiście nie za wszelką cenę, w tym wypadku tylko pokazałem i to się udało akurat, że hetman został strącony. No cóż, moi drodzy, oczywiście tu nie chodzi o to, żebym ja ogrywał zawodników na tym poziomie, bo zawsze ktoś mi tam coś zarzuca. Chodzi o to, żeby tłumaczyć te posunięcia. Zobaczcie, no na razie oczywiście nie jest tak, że wyprowadziliśmy sobie wszystkie figury, zagrałem tę obronę pirca, ale to są tylko dwa pierwsze ruchy. Przeciwnik potem pozwolił na ruchy dosyć łatwe. No i też ogromną przewagę tutaj budujemy. No jest szach, przeciwnik może jeszcze nie dostrzega tego szacha, próbuje uciec hetmanem.
Ale nie można tego uczynić, musi ruszyć się król. I stąd pewnie wynika to, że tak długo zawodnicy się zastanawiają. Tak przypuszczam. No cóż, moi drodzy, na spokojnie sobie tutaj gramy. Mam nadzieję, że ten ranking będzie już coraz wyższy i ten poziom będzie przede wszystkim wyższy. No tutaj goniec zbił oczywiście, no to zbijamy po prostu sobie pionka na E4 z kolejną opcją widełek. Znowu myślę, że przeciwnik nie dostrzeże tej opcji, tak przypuszczam. No a jeżeli dostrzeże, no to spoko, no to potem możemy po prostu wyprowadzać sobie figury. Znaczy, to jest tak ogromna przewaga, że tutaj chyba to nie wymaga dużego komentarza. Jest goniec E3, czyli obronił. Ok, wydaje mi się, że ruch E5 jest spoko. Otwierać pozycję z reguły można w takich sytuacjach, bo po wybiciu tutaj hetman się fajnie otwiera, atakuje króla, więc bardzo łatwa gra. Wyprowadzenie gońców będzie bardzo dobre, czyli tutaj do centrum można powiedzieć, do środka. Zrobienie roszady zawsze, zawsze w cenie. Jest posunięcie D5, czyli przepchanie. Tak, zagram sobie po prostu figurami, żeby pokazać, że warto te figury wyprowadzać. Goniec C7 jest lepszym zagraniem, bo on już celuje tutaj, a goniec C8 już gra w tym momencie. Jest posunięcie F3. Wydaje mi się, że mogę nawet zagrać tak, dlatego że jak zbiję tutaj, to mogę odbić skoczkiem. Potem po H4 mogę tego skoczka stracić, ale jak zagram tu i przeciwnik mnie zbije, mogę zbić hetmanem. Jeżeli mi zbije skoczka, to zbijam tu i zdobywam wieżę, więc tak wtrącimy takie posunięcie. Najprostszym oczywiście rozwiązaniem byłoby odejście, to znaczy najprostszym, jednym z takich podstawowych oczywiście zagrań, skoczek C5, ale to już jest wtrącenie. Zobaczcie, przeciwnik na to poszedł, hetman zbija na G2 i tutaj już będzie sprzątał figury dalej. Więc wtrącone ruchy dają możliwość po prostu lepszej gry. Tutaj oczywiście lepszej i zaskakującej gry dla przeciwnika przede wszystkim. Goniec G4 również grozi, no ale widzimy, że no tu zaraz będzie sprzątanie. Zobaczcie, zwykle taki obrazek jest na tym poziomie, dlatego że często te figury nie są wyprowadzone przez zawodników. Polecam bardzo mocno skupić się na tym, żeby te figury jednak żyły. Jak wyprowadzimy pionka centralnego i skoczki, gońce i zrobimy roszadę, to już po prostu przeciwnikowi jest troszkę trudniej z nami grać. To jest pewnego rodzaju opór na szachownicy. No, w ten sposób należy próbować właśnie ćwiczyć, a potem się pojawia element taktyki. Oczywiście na tym poziomie taktyka jest szalenie ważna. Ćwiczenie taktyki jest bardzo ważne. Jak widzicie, tu przeciwnik nie dostrzegł po prostu prostych widełek, to już się powtarzam, ale to jest bardzo, bardzo ważne, więc warto to ćwiczyć, moi drodzy. Przypominam też, moi drodzy, o szachowo.pl. Jest to sklep, świetny sklep szachowy. Macie 10% zniżki na zakupy. Można tam kupić książki, szachownice, wszystkie gadżety szachowe i no w ogóle bardzo dużo fajnych książek też jest. Sam się zaopatruję. Na hasło Pan Szachus macie 10% zniżki. Linki zawsze znajdziecie w opisie pod filmami. Moi drodzy, tutaj, no cóż, przeciwnik myśli w sumie, to jest tak ciekawostka, że jeszcze mogę spróbować zbić tutaj drugą wieżę, pomęczyć, no ale jedna mnie na pewno zadowoli w ten sposób, jak zbijemy. No i cóż, myślenie. Oczywiście zawsze warto sobie tutaj ten pasek przewinąć, ja tu będę rozdziałował te partie wszystkie, jeżeli to wszystko będzie trwało troszkę za długo, a możliwe, że tak będzie na tym etapie, ale ten etap też trzeba przejść spokojnie i poanalizować. Moi drodzy, na pewno będę próbował tu grać różne debiuty, niebawem również będzie ankieta, śledźcie społeczność na Szachusiu, tam będę też pytał Was, jakie debiuty grać czarnymi, różne rzeczy będę tutaj wprowadzał, żebyście też mieli wpływ na to, jak ten speedrun ma troszkę wyglądać, głównie chodzi o debiuty. Debiuty, jakie grać, na co zwracać uwagę, ale to spokojnie. Karta społeczności, zapraszam do czynnego głosowania czy też komentowania. Przeciwnik miał chyba problemy z łączem, widzę, że już wrócił. No dobrze, i spokojnie sobie tutaj dalej gramy. Czekamy na ruch, chyba został przeciwnik zaskoczony. Bardzo chyba został zaskoczony. A spokojnie, to też wiadomo, że przychodzi z doświadczeniem, ale jednak jak mamy ogromną przewagę, to nie można się za bardzo podpalić. Ale też pamiętajmy, że jeden hetman nie wygrywa często partii. Oczywiście bardzo często na tym etapie hetman dużo może pozbijać i tak dalej, ale włączajmy inne figury z hetmanem, wtedy
jesteśmy w stanie po prostu grać silniej i tyle. W szachach figury powinny współpracować, jest to bardzo potrzebne. Współpraca, współpraca, jeszcze raz współpraca, jest to podstawa do tego, żeby w szachy grać dobrze. Figury muszą ze sobą współdziałać, koniecznie. Oczywiście w tym wypadku założę się, że jednym hetmanem byłbym w stanie tutaj powybijać przeciwnikowi praktycznie wszystko, ale to nie na tym to polega i tutaj trzeba łapać dobre nawyki, czyli współpraca figur. To już się powtarzam, będę się powtarzał wiele razy, bo to jest potrzebne, uważam, do tego, żeby zakodować sobie w głowie co i jak. No dobra, mój przeciwniku drogi, bardzo długo myślisz, no szkoda, że to tak się dzieje, że to tak tyle trwa, ale nic na to nie poradzimy. Trzeba po prostu cierpliwie poczekać. Jeszcze zostały mu 2 minuty niecałe. Ciekawe, czy jakiś ruch wykona, czy to robi na złość. No powiem wam szczerze, nie lubię takich sytuacji, ale też nie mogę, no nic nie mogę tutaj powiedzieć w tym momencie. Nic nie mogę zaradzić. Niektórzy oczywiście, większość zdecydowana w takich sytuacjach się albo poddaje, albo po prostu gra szybko, szybciej teoretycznie i to się jakoś szybciej kończy wtedy. No ale na spokojnie sobie poczekamy jeszcze chwilkę, jak to się rozstrzygnie, zobaczymy. Czy z czasem, czy przeciwnik zacznie grać? Nie wiem. No i została już w zasadzie minuta. Panie Eriku, no cóż, a może przeciwnik się już załamał, poszedł zrobić sobie kawkę, zjeść croissanta i tyle. Jak to zwykle bywa. We Francji, no właśnie. Moi drodzy, 40 sekund. Tu czeskom też coś takiego wprowadził, jak zresztą widzieliście, że szybciej przeciwnik mógłby skończyć, ale on chyba specjalnie wrócił i chciał wyczekać te sekundy. No szkoda, szkoda, szkoda. Co zrobić? Nic nie poradzę. Na spokojnie sobie poczekajmy. W takim razie jeszcze te 15 sekund. I za chwilę rozpoczniemy sobie kolejną partyjkę. OK, lecimy do nowej partii, szukamy sobie przeciwnika i jest. Posunięcie 4 sugerowaliście w dużej mierze. Jaki debiut wybierał czarne, no to już pozostaje właśnie gestii czarnych. Jest D5, obrona skandynawska. No dobrze, w obronie skandynawskiej polecam tego pionka zbijać. Przepchanie nie jest najlepsze, dlatego że zagra C5 i wyjdzie goniec i to będzie lepsza taka francuska. Jeżeli goniec wyjdzie, więc tutaj w skandynawski spokojnie wybijamy. No i tutaj spokojnie skoczek C3 stępem atakujemy hetmana. Jest to teoria, tak się oczywiście gra, tu się nic nie dzieje. Moi drodzy, hetman zagrał na E5 z szachem, goniec na E2 się zasłaniam z planem skoczek na F3 znowu stępem. Przeciwnik może zagrać goniec G4. Tego się w ogóle nie boimy, możemy to zostawić. O! A to ciekawe bardzo. Hetman zaczyna tańczyć. Próbuje mi tutaj zbić na G2. Bardzo częsty obrazek. Teraz tak, mam do wyboru albo tu i jeżeli mi zbije, to będę grał na aktywność, albo D4. Jeżeli zbije, to zagram gońcem i znowu będę mógł grać na aktywność. To mi się bardziej podoba. Zagramy posunięcie D4 z atakiem na hetmana. Ja mu specjalnie tego pionka oddaję. Gram gońcem na G2. Jeżeli goniec na G4, no to zbijam hetmana. On mi zbija tutaj, mam figurę więcej, więc on tym hetmanem będzie musiał uciec. Prawdopodobnie na pole G6 to jest jedyny ruch słuszny i skoczek na E2, dlatego że chcę zagrać tu albo wieżą na G1. Skoczek F4 bardzo mnie interesuje. Jest to, myślę, że bardzo dobre pole dla skoczka. Przy okazji atakujemy tego hetmana. No i chyba hetman tutaj wpada w małe tarapaty. Taki ruch to tutaj jeszcze ma ucieczkę. No dobra, bo za bardzo bym chyba tego hetmana chciał zdobyć, ale mimo wszystko zagram takie posunięcie. No właśnie, widzicie, nie zauważył, że traci tego hetmana. No i to jest częsty obrazek właśnie na tym poziomie. Chętnie tego hetmana zbijam. Przeciwnik zagrał za szybko.
hetmanem potańczył za szybko, no i to jest konsekwencja. Teraz pytanie, czy on będzie myślał 9 minut, moi drodzy. Więc co, jak będzie myślał... A, nie myśli 9 minut, ale goniec F5 to traci kolejną figurę, czyli wieżę. No dobra, zbijamy. Oczywiście skoczek zagrywa na B4, może tutaj spróbować zbić. Powiem wam szczerze, nie rozumiem, ale okej. Może to jest efekt desperacji. Tutaj jeżeli zbije, to skoczek może zbić, dam szacha i zdobywam skoczka. Jeżeli wróci, to goniec na C6, tutaj i zbijam kolejne. Ale mogę zbić najpierw tu i odbić. To będzie też dobre, ale myślę, że zbicie i po prostu zagranie hetmanem na A4 po zbiciu na D4 będzie całkiem słuszne. Nawet może i lepsze w tym wypadku. Czyli po prostu liczymy sobie taktykę i wszystkie możliwości. O, przeciwnik troszkę tę figurę już oddał. Zobaczcie, jak się sypnie jakaś jedna figura, to potem lawinowo to się może dziać i bardzo szybko może to też po prostu się wszystko zawalić jak domek z kart. Często tak bywa. Zwykle jak mamy ogromną przewagę, pamiętajmy, znaczy to też figury, ale głównie chodzi o to, żeby spróbować wymieniać figury. Może nie za wszelką cenę, ale jak mamy możliwość, no to jak już przy hetmanie więcej mamy taką przewagę, no to wymiana jest jak najbardziej wskazana, w sumie jakakolwiek. Ale to tak mówiąc ogólnie, wszystko zależy od pozycji, nawet z hetmanem więcej możemy przegrać partię. Wszystko jest możliwe oczywiście, ale wymieniać, jeszcze raz wymieniać. No dobra, mój przeciwnik znowu się zamyślił, w sumie nie wiem dlaczego, no ale każdy ma prawo grać jak potrafi. Cierpliwie sobie musimy niestety poczekać na rozwój wydarzeń. No i cóż, cóż mogę powiedzieć, co mój przeciwnik może kombinować? No nie wiem, no jest takie proste bicie, to się tak bardzo fajnie narzuca, lecz przypominam, hetman A4 działa bardzo dobrze, bo jest szach, tu możemy atakować, a jak skoczek się zasłoni, się powtarzam, to bijemy gońcem i tutaj, i bijemy hetmanem na C6 z szachem, król D8 musi zagrać wtedy i zbijamy wieżę na A8, więc wygrana już jest tutaj praktycznie przesądzona, no ale na spokojnie czekamy sobie tutaj jeszcze na rozwój wydarzeń. No tak, trend taki się chyba tutaj już pojawiał, że na tym etapie przeciwnicy jak coś tracą, to co bardzo długo myślą. Jak mu się nie udało mi skosić hetmana, może pomyślał, że ja tego nie zauważyłem, nie wiem. Tak tylko próbuję wejść w głowę zawodników z tym rankingiem. Ciężko powiedzieć w sumie, no ale dobra. Spokojnie sobie będziemy tutaj dalej kontynuować te pozycje, no czekać. Właśnie pamiętajcie, zawsze sobie pasek można przesunąć, poczekać na następne ruchy, czy przesunąć i przejść do kolejnych ruchów i tyle. A moi drodzy, tak jeszcze przy okazji, jak już przeciwnik myśli, to przypominam też, jeżeli macie ochotę wesprzeć pana Szachusia, to jest możliwość postawienia wirtualnej kawy na stronie Buy Coffee. Tu też wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Polecam. Dziękuję serdecznie już za wsparcie od innych właśnie tutaj widzów. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jest to świetna forma darowizny, wsparcia, także bardzo się cieszę. Wirtualna kawa zawsze w cenie, moi drodzy. Dobra. Znowu się pojawia ten zamysł. Ten zamysł jest wtedy, kiedy już jest tragiczna pozycja, a powinien być z reguły wtedy, gdy ta pozycja jest jeszcze rozwojowa i wtedy trzeba kombinować i myśleć, a nie wtedy, kiedy już jest tragedia. No właśnie, poddał, ale dziękuję ci za to poddanie, bo mogło to trwać i trwać. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. No i znowu sobie gramy E4, przeciwnik 637, my już mamy 552, spokojnie lecimy do przodu. I cóż, z kim my gramy w ogóle? Australia, moi drodzy.
E4, no ale przeciwnik jeszcze nie zrobił ruchu. Jest E5. No i dobra, teraz mamy szereg możliwości. Może zagramy sobie, no gambit królewski jest możliwy, ale może zagramy sobie jeszcze partię szkocką, o ile przeciwnik na to pozwoli i zagra skoczkiem na C6, mam nadzieję. Zagrał. I D4. Ciekawe, jak partia szkocka działa tutaj na zawodników. D4. Jeżeli wybicie, tu będzie do końca. Tutaj gambit szkocki sobie oczywiście gramy. Goniec na C4 z planem szybkiego rozwoju i ataku na F7. Goniec C5. Super. I tu mi się podoba jedna rzecz. Posunięcie C3. Jeżeli przeciwnik zbije, to można zbić na F7. Król odbija. Hetman D5 i zbijamy. I to zadziała. Tylko zakładam, czy to będzie działać. No, oczywiście można też wybić tu i grać na rozwój. Ale jednak ja wolę tutaj już pomęczyć króla i go zaskoczyć. Mnie już tutaj nie boli bicie na B2, dlatego że odbije i goniec będzie aktywny. I hetman D5 z szachem. Atak na gońca. Czyli odbijam figurę. Trochę tracę pionków, ale ten rozwój myślę, że to będzie bardzo atrakcyjny. Przeciwnik gra bardzo szybko. Co ciekawe, jeżeli D6, to mam zaplanowany taki ruch. Teraz już nie mogę, ale mogę tak. I raczej to jest obowiązek, żeby jak najszybciej spróbować tutaj zaatakować. D6 chyba jest bardzo dobrym ruchem. Ciekawe, czy przeciwnik to dostrzeże, bo atak na hetmana, a jak zbije tu, no to dostrzegł. Ładnie. No powiem wam, ten zawodnik 637 ogarnia temat. Hetman E3. Jest jeszcze taki ruch niebezpieczny, bo po biciu ja mogę zbić i cały czas tutaj próbować atakować i tego króla na tej linii. No, ale skoczek D7. Niestety to nie jest najlepszy wybór. Bo jest bicie z szachem. Więc tutaj nawet się nie ma co zastanawiać. Otwieramy w ten sposób gońca i dalej atakujemy króla. Szkoda, że tak zagrał, bo sprawiał wrażenie gość naprawdę super w ogóle gry. Jak na tym etapie, no, aż chciałem brawo bić, naprawdę, bo to wyglądało całkiem nieźle. Jest król na F7. Bardzo korci mnie, żeby zrobić roszadę, bo tutaj grożą jakieś ruchy tego typu. Jeszcze korci mnie takie zagranie. Król może wyjść na spacer. Dobra, ha, i tu mi zaatakuje skoczka. To też takie proste nie będzie, ale wtedy mogę zagrać tak, potem... Tak, dobra, zaatakujmy tego króla, bo możliwe, że król pójdzie tutaj i dostanie za chwilę mata, to też jest prawdopodobne, ale wydaje mi się, że bardziej chyba król G6 powinien, znaczy on powinien, ale czy tak zagra, nie wiem. Chociaż wejście tutaj, potem jeszcze tutaj jest atak, więc no widzimy, że goniec świetnie gra, hetman świetnie gra, brakuje roszady, ale gramy z tempem zawsze w tym momencie, więc jesteśmy po prostu do przodu. Mój drogi przeciwniku, czy ty masz do wyboru taki ruch? No to wtedy widełki. Zagrał dobrze. Słuchajcie, zagrał dobrze. Ale moment. Aha, bo ja sobie pomyślałem tutaj, a może się zasłonić. Skoczek E6. Bardzo szybko z atakiem na hetmana, bo jeżeli tutaj, no to jest możliwość oczywiście albo roszady, to też jest ciekawe. Zbicia też, bo jak bicie, to bicie i mam jakość więcej. To też wystarcza. Przeciwnik poddał. Okej. Okay. Szukamy sobie kolejnej partii, kolejnego przeciwnika. Mamy, znowu gramy E4. Teraz spróbuję zagrać inaczej. Gambit królewski jeszcze pisaliście. Między innymi gambit królewski. Zagramy posunięcie F4. No ten ruch przede wszystkim kusi na pewno na tym poziomie przeciwników, żeby zagrać hetmanem na H4. I bardzo goniec C4 jest dobrym ruchem, jednym z teorii, bo skoczek F3 też można, ale ja bardzo lubię ten ruch. Często zawodnicy grają tu i to też jest ok, ale ja bardzo lubię to grać białym, bo król się bardzo ładnie chowa na pole F1. Hetman zagrał od razu, ale na E7 z planem bicia tu. Dlatego skoczek C3 pięknie bronimy, nie pozwalamy zagrać też D5 i to jest na pewno słuszne. Teraz chcę bardzo szybko zagrać tutaj i zrobić roszadę. Taki jest mój cel. Oczywiście trzeba też uważać na to, że jak zagram tu i zrobię roszadę, to hetman ma szacha i weźmie mi gońca. Po drodze też można spróbować grać D4, ale jest skoczek F6. Zastanawiam się, czy nie zrobić tak. On zbije, ja zrobię roszadę. On zagra tu, ja tak. To wszystko się będzie zgadzać. Stawiam na szybki rozwój. Pozwolę mu wybić i zrobię roszadę. Oddam kolejnego pionka. A jak on wybije tu i tu... Aha, poczekajcie. To ja chyba trochę teraz teoretycznie zepsułem, bo jak tu, on mi może po prostu zbić.
No dobra, zagram niepoprawnie, ale kusi mnie to. On może zbić, ja tu, on zagra tu i weźmie mi gońca za darmo, słuchajcie. Za darmo może mi wziąć figurę. Ciekawe, czy to dostrzeże. Pograłem źle, ale świadomie, bo bardzo chciałem zagrać wieżą na E1 i tutaj zaatakować. Tak nie można grać. Oczywiście w tej pozycji można by spokojnie zagrać na przykład posunięcie D3 i mamy super grę. Bicie, bicie, dał szacha. Ok, ale teraz mam D4, więc D4 działa dobrze. Bo jeżeli on zbije mi gońca, ale dostrzegł ten ruch świetnie, to się chwali. To wtedy mam bicie tuż tutaj, czyli odbijam sobie figurkę. Odbijam figurkę i dalej mam świetny rozwój. On tylko znowu tańczy hetmanem. Znowu tańczy tym hetmanem. D5 jest możliwe. Oczywiście wtedy skoczek na G5 z planem zagrania wieżą, żeby tam atakować szybko króla. Mam możliwość też odbicia pionka na F4 z wyprowadzeniem figury. Posunięcie C5. No myślę, że ruch nie najlepszy. Dobra, on chce po prostu zbić tu. No dobra, ja zbijam na F4, mnie nie interesuje ten pionek, mnie interesuje rozwój figur. Skoczek E5 bardzo chce zagrać, ale myślę, że pułapkę zastawimy, wieża E1 i będziemy celować w króla. Teraz grozi ruch skoczek na D6 ze zdobyciem hetmana. Ciekawe, czy on w ogóle to dostrzega. Powinien raczej. No nie dostrzega, moi drodzy. Bicie na D6. Z podwójnym szachem. Podwójne szachy, jak widać, bardzo, bardzo są niebezpieczne. No i w tym wypadku też to dobrze działa na przeciwnika. Bardzo dobrze działa. No i cóż, potańczył tym hetmanem, daliśmy mu tę możliwość, ale znowu efekt jest, zobaczcie, że ten sam. Czyli strata hetmana. Znowu dzieje się to samo. Cóż mogę powiedzieć? Wniosek jest jeden. Zawodnicy na tym etapie rankingowym bardzo często grają hetmanami. To jest duży błąd. No i teraz mogę sobie z szachem ruch wtrącony zrobić. Zbić na D4, zaatakować. Nie muszę od razu uciekać skoczkiem. Mogę właśnie robić ruchy wtrącone. Pamiętajmy o tych ruchach wtrąconych, moi drodzy. Ruchy wtrącone są niezwykle groźne. Teraz szukam opcji, żeby spróbować dać mata. Może mam taką opcję. Hetman na E4. Tu grozi mat, bo goniec broni na C7, a też atakuje wieżę przy okazji. Jest wiele gruźb. On bardzo prawdopodobne, że może zbić skoczka. Może też być szach gońcem. Można się wtedy zasłonić skoczkiem. Ale też mogę odejść. Tam wprawdzie mata nie będzie, ale jest atak cały czas na wieżę, że jeżeli stracimy tutaj, to atakujemy też wieżę w tym momencie. A, goniec czujnie zagrał na B4, zagrajmy sobie C3. Oczywiście też mogłem wybić tutaj. No ale jeżeli goniec na przykład odejdzie na A5, podskoczka, no dał szacha, odchodzimy. To tam opcja była mata. Ładnie się obronił. W sumie dostrzega chyba trochę możliwości ten zawodnik. Tak zauważyłem. No ale jednak tutaj opcja wybicia kolejnych figur jest niestety... Niestety chyba nieubłagalna i tak się powinno już tutaj zadziać. W takich sytuacjach pamiętajmy znowu, współpraca figur jest wielką siłą, więc trzeba to wykorzystywać i trzeba w ten sposób kombinować. Tak, no tutaj oczywiście wieżę zbijam, nie ma tutaj za dużo też co myśleć. Wzięcie figury ułatwia grę i moim planem jest zagranie po prostu wieża D1, żeby cały czas przeciwnika męczyć na tej linii. To jest myślę, że proste i logiczne. Ok, skoczek na F6, więc zagram wieżą i on prawdopodobnie będzie musiał skoczkiem wrócić z powrotem. A jak wróci z powrotem, to spróbuję dać mu mata w sposób skoczek na E5. Zaraz Wam pokażę, skoczek E5 będzie groził mat na F7 albo mat na C6, taki z ukrycia, bo goniec też się fajnie będzie tutaj zachowywał. Z drugiej strony też tak można zagrać, ale myślę, że taki ruch będzie ok. I tutaj grozi mat i mat grozi też na polu C6, bo tutaj jeszcze wieża niby zasłania te pola. Jak król ucieknie, no to wiadomo, mata nie będzie jeszcze, a tu jest bicie, tu jest szach z odsłony, no wiele jest możliwości, które tutaj działają fajnie. O, na przykład teraz król sobie uciekł. Ok, no ale zbijamy skoczka znowu z szachem. Król będzie musiał chyba uciec tu i bijemy chyba z matem. Dokładnie tak. Mat jest dlatego, że nie można się nigdzie zasłonić, król jest strasznie powiązany. No dobrze.
Lecimy sobie z kolejną partią. I znowu ruch E4. Skoczek C6. O, tak jeszcze nie grano. No więc jak grają nam skoczek C6, to myślę, że zbudowanie centrum jest jak najbardziej ok. Jest posunięcie E5. Ciekawy ruch, ale zobaczcie, że ja mogę przejść do partii szkockiej znowu grając skoczkiem. To nie jest problem. Mógłbym przepchać, ale tego nie chciałem, bo on fajnie sobie tu strukturę tą pionków by ustawił. Nie chcę tego robić. Na spokojnie sobie zagramy znowu gambit szkocki. Oj, szach niestety nie jest dobry. Nie jest dobry, dlatego że ja gram tak. Ja nie muszę grać skoczkiem. Nie muszę grać gońcem, się zasłonić. Tutaj przede wszystkim pionkiem. Pionek daje nam tempo. Goniec zagrywa sobie na D6, w porządku. I myślę, że wyprowadzenie gońca w bardzo prosty sposób jest bardzo logiczne i po prostu dobre. Z uwagi na to właśnie, o zobaczcie, że skoczek zagrywa na A5. Nie jest to dobry ruch. Ja gońcem sobie teraz spokojnie mogę wrócić. A skoczek na A5 stoi po prostu źle, a grozi wybicie też na E5. Więc przeciwnik po prostu stoi, no właśnie. I tutaj widełki po raz kolejny, moi drodzy, się pojawiają. Widełki po raz kolejny, czyli bicie na E4, na E5, sorry. A przy okazji zobaczcie, też goniec obronił pionka, czyli nasza gra figurami była przemyślana, była harmonijna, a przeciwnik znowu zaczyna tutaj niestety kaleczyć troszkę i kolejna figura została wzięta. D6 może być zagrane, więc wtedy sobie spokojnie uciekamy. O, jest skoczek na C6. Zwykła wymiana jest, myślę, że najlepszym rozwiązaniem, dlatego że figura więcej daje nam ten przywilej i szybka roszada również, więc tutaj się bardzo cieszymy. Goniec G5 jest bardzo dobrym posunięciem z uwagi na związanie, też na kolejną możliwość wymiany figury, co jest bardzo ważne. O, i tutaj przeciwnik popełnił totalny błąd. Tutaj bijemy na F6, jeżeli odbije, to zdobywamy kolejną figurę. A jeżeli bije, jeżeli nam bije hetmana, to my bijemy tam, on odbija, bijemy wieżą i bronimy gońca. To jest typowy błąd, moi drodzy. Goniec G4, taki typowy błąd początkujących. Więc typowy błąd taktyczny, więc warto też na to zwracać uwagę, że figura, która zaatakowała hetmana, była broniona, ale tu związana, mówię o skoczku. Więc to nie działa dobrze. Hetman zagrał na D7, ok, czyli obronił gońca, ale ja mam możliwość na przykład taką, żeby spróbować wymienić dalej. Chociaż nie, mogłem zagrać tak, sorry, tak by było chyba lepiej. Właśnie, byłoby tak lepiej, bo bym zyskał figurę, ale przeciwnik nie dostrzegł. Nie dostrzegł, no i kolejny raz taktyka działa. No jeżeli wymieni hetmany, no to z pocałowaniem ręki. Gramy goniec F5 i z planem hetman H5, z planem mata. Myślę, że prostszej tutaj rzeczy nie możemy sobie teraz wymyśleć. Hetman na E5 już nie działa najlepiej. Hetman H5, idziemy na prostego mata. Już nie musimy wyprowadzać figury oczywiście, ale można to zrobić tędy czy tędy. Skoczki mają taką fajną możliwość, że nawet jak zagramy teoretycznie na złą pozycję, to potem możemy się fajnie odbić na pozycję lepszą i przejść do w ogóle świetnej pozycji skoczka. Więc ze skoczkami jest tak, taka sytuacja, że sprytnie możemy się skoczkami odbijać. Tu już praktycznie wygrywamy, chyba że wieża ruszy tutaj. To tak, tak. No ale dobra, to już dajemy mata na H7. Ok, zagrajmy sobie kolejną partię. Gramy czarnymi. Ok, jest posunięcie E4, więc zagrajmy sobie może obronę sycylijską. Obronę sycylijską tym razem. Posunięcie C5. Zobaczymy, jak przeciwnicy reagują. Jest skoczek na F3, no to skoczek na C6. Normalnie wyprowadzimy figury. Jak zagra tu przeciwnik, to mnie zaskoczy na tym poziomie. Powiem szczerze, bardzo ładnie, czyli coś tam pewnie trenuje. Bicie na D4 jest ruchem obowiązkowym. I skoczek na F6. Tu się pojawia ciekawa pułapka, jeżeli przeciwnik pułapka taka na zdobycie pionka. Jeżeli bije, no właśnie, to bijemy tym. Jest możliwość zagrania takiego ruchu, ale ten ruch jest zły. Zobaczcie, jakbym nie słyszał. Dlatego, że hetman A5 z szachem i wybijamy pionka. To też taka typowa pułapeczka. Jest to kuszący ruch oczywiście, żeby zbić skoczka, no ale czysty pion więcej daje już tutaj na wyższym poziomie praktycznie wygraną pozycję. Goniec na E3. Ok. W takich sytuacjach warto wyprowadzać kolejne figury, ale dostrzegam możliwość zagrania skoczkiem na D5, dlatego, że tego gońca już chwycę i bardzo chętnie wymienię nawet hetmany. Dokładnie. A, o, bardzo sprytnie zagrał przeciwnik, więc wymienię tutaj. Ok, mi to pasuje. Goniec wybił, w sumie dobrze zagrał.
Myślę, że posunięcie d6 jest ok, dlatego że zagram e5 i goniec będzie miał bardzo ciasno. Jest c4 w porządku, czyli muszę zagrać skoczkiem z planem widełek na c2. Ciekawe, czy to przeciwnik dostrzeże. Niestety nie dostrzegł. Gram sobie skoczkiem, ale zobaczcie, takie potrójne widełki. I teraz mi się opłaca wziąć gońca, a nie wieżę, bo skoczek, jak zbije wieżę, nie będzie miał stąd ucieczki, więc zdobędę najwyżej jakość więcej. A ja wolę zdobyć figurę na czysto, bo skoczek z d4 po prostu ma swobodną potem ucieczkę. No więc w tym wypadku widzimy, że sobie działamy dobrze. Skoczek na e4, no to wtedy goniec na f5. Zobaczcie, z tempem ładnie tutaj atakujemy i działamy sobie bardzo dobrze. Jeżeli goniec d3, to będzie groźba biciem d6, odbicie pionka i tu, ale nie, skoczek broni, przepraszam, mój błąd, skoczek na d4 broni gońca. No znowu podstawia figurę, zobaczcie, bardzo dużo podstawek zawodnicy na tym poziomie, jak widać, czynią. No tutaj odbił tego pionka, wiecie co, ja zagram troszkę inaczej może, po prostu zrobię roszadę, żeby moja wieża już weszła do gry i świadomie oddam kolejnego pionka. Tutaj szach był niegroźny, bo król zawsze uciekał, no ale jak przeciwnik daje możliwość, no to zbijamy wieżą i wprowadzamy tutaj wieżę do gry. Wieża c4, myślę, że ruch e5, żeby tego skoczka bardziej pobronić i żeby goniec już miał też swobodę gry. Jakieś odejścia z szachem działały? A, bardzo możliwe, że działały. No zobaczcie, przeciwnik sam daje nam tę możliwość. Zbijamy, dając szacha. Nawet w pewnych momentach warto może troszkę wyczekać, poczekać na rozwój wydarzeń. No cóż, jeżeli tak, no to wrócę. Jak zagram tu, on mi zbije, ja zbiję, on zbije, to tracę dwie figury za wieżę. Tego nie chcę, więc na spokojnie, chociaż taki ruch tu widzę, że chyba też nic nie działa. Więc na spokojnie sobie wracam skoczkiem. Nie muszę szarżować, nie muszę na siłę szukać jakichś ruchów, które dają, no niby coś wygrywamy. Ale tu, jak mówię, dwie figury bym stracił za wieżę. A tego nie chcę, bo po co dawać szansę. Oczywiście moja przewaga jest ogromna, goniec d5 z atakiem na wieżę, ok. I zobaczcie, zagram teraz ruch, myślę, że taki sprytny, bo niezauważalny dla przeciwnika, goniec atakuje wieżę. Wieża f6, że niby coś tam chce zrobić z tej strony, a założę się, że ta wieża stąd nie ucieknie, po prostu jest to niezauważalne na tym etapie, takie mam wrażenie. No ale jeżeli ucieknie, to znaczy, że przeciwnik dostrzeże, że atak jest na wieżę, ale goniec oczywiście sobie już wtedy też gra. No dobra, jeden szach jest możliwy, król na c7, uciekam sobie oczywiście tutaj, wszystko się dobrze trzyma. No właśnie, bicie na c5, czyli nie dostrzegł przeciwnik, i król b6 z atakiem na dwie figury i kolejna figura jest już do zdobycia w sposób bardzo, bardzo prosty. OK, jest ruch b4, zbijamy gońca, król sobie sam dobrze radzi, tutaj absolutnie mata nie ma, zawsze uciekamy. Pamiętajmy, że też warto zwracać na to uwagę, czyli taki ruch będzie zagrany. Ja myślę, że po prostu król na b6, bliziutko, blisko, bezpiecznie. No tak, no to król na b7, niczego się nie boimy, jeżeli tak, to skoczek. No, sami widzicie, przewaga jest ogromna. Wszystko się ładnie zazębia, odbijamy po prostu figury, pionki, jeżeli przeciwnik tutaj już spisał wszystko na straty, na spokojnie. No, widzimy, że już wieża popełniła harakiri, no to już dobrze, formalności, czyli zbijanie pionków. Ale dobrze, że przeciwnik chociaż szybko gra, chwała mu za to i będziemy matować wieżami. Tutaj wieża na pole f4, żeby odciąć czwórkę i wieża kolejna wchodzi i tego króla będziemy spychać. Możliwe, że zagramy sobie tutaj, tutaj, tutaj. Będziemy sobie w ten sposób próbowali matować. A w ten sposób również też można. Odejście wieżą, grozi mat. A jeżeli król zagra tak, to tutaj i w następnym ruchu też jest mat. Nieunikniony. Ważne, że jest pionek jeszcze. Zawsze jest taka opcja pata. W tym wypadku klasyczny mat wieżami. Moi drodzy, 2590. Myślę, że na tym etapie sobie ten odcinek zakończymy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.